Jest już z nami w studio pan Marek Dziubiński, współzałożyciel, jeden z największych akcjonariuszy i prezes firmy Medical Algorithmics. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Chciałbym zacząć naszą dzisiejszą rozmowę od komunikatu, który spółka przekazała dosłownie chwilę temu na rynek. Wynika z niego, że szykują się zmiany personalne w waszej spółce zależnej w Stanach Zjednoczonych, dosyć ważnej spółce, ponieważ tak naprawdę ona realizuje większość przychodów. O co chodzi, panie prezesie? Czy to będą korzystne zmiany? Czas oczywiście pokaże, natomiast liczymy na to, że te zmiany będą korzystne. Ja pozwolę sobie lekki rys historyczny roztoczyć wokół naszej spółki i tego w ogóle, skąd się wzięliśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. Więc my inicjalnie działaliśmy jako twórca technologii i dostawca tej technologii. Współpracowaliśmy z partnerami w Stanach Zjednoczonych. Powiedzmy jeszcze, panie prezesie, technologia, czyli tak naprawdę Pocket ECG, wasze flagowe urządzenie służące do... Właśnie, może o tym powinienem wspomnieć. My stworzyliśmy system służący do monitorowania kardiologicznego pacjentów. To jest urządzenie, które pacjent nosi do 30 dni. Ono non-stop monitoruje EKG, transmituje dane i no, zawiera dość zaawansowaną algorytmikę, która pozwala bardzo dokładnie zinterpretować sygnał EKG. Na tego typu badania jest refundacja w Stanach Zjednoczonych, głównie najbardziej lukratywna w Stanach Zjednoczonych, stąd też my tam się znaleźliśmy. Rozpoczęliśmy tam współpracę z partnerami, którzy przy wykorzystaniu naszych urządzeń świadczą usługi diagnostyczne. Czyli to nie są dystrybutorzy, którzy nasze urządzenia przekazują dalej do szpitali. Oni mają swoją bazę klientów, którym właśnie świadczą usługi. Tak, czyli ich klientami są szpitale, a oni hurtowo dostarczają właśnie tą diagnostykę. Monitorują pacjentów po prostu przez tych wiele tygodni. Przez lata współpracowaliśmy z tymi partnerami. W efekcie tej współpracy wyłonił się strategiczny partner, jeden, z którym współpracowaliśmy przez lata. Następnie mieliśmy spór prawny z tym partnerem, który wygraliśmy. Tak, to rynek śledził. Tak, no, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to było dość tam skomplikowane. No, ale już się wszystko wyjaśniło. Wszystko się wyjaśniło, my ten spór wygraliśmy. Tak. Przyjęliśmy tą spółkę. Ta spółka była prowadzona przez osobę, z którą współpracowaliśmy od lat. Mieliśmy do niej zaufanie, nadal mamy do niej zaufanie. Gdy udało nam się zamknąć wszystkie problemy prawne, no liczyliśmy na organiczny wzrost sprzedaży na tamtym rynku. No, nasza technologia ma przewagi konkurencyjne dość istotne. Ostatnio też opublikowaliśmy bardzo fajne wyniki. Zaraz o tym porozmawiamy. Właśnie, porozmawiajmy o tym. Natomiast no, też podjęliśmy szereg inicjatyw, które miały za zadanie stymulować sprzedaż. Zmieniliśmy system bonusowy dla sprzedawców. Zaczęliśmy inwestować w marketing. Zaczęliśmy zatrudniać nowych sprzedawców. Zaczęło być widać jakieś zmiany, tylko uważamy, że te zmiany są niewystarczająco dynamiczne, więc chcielibyśmy, aby ktoś bardzo agresywnie zorientowany na sprzedaż pokierował spółką MediLinks. Chciałbym tutaj też może wspomnieć, że warto zwrócić uwagę na ten komunikat, że do czasu znalezienia nowego prezesa obecny nadal będzie funkcjonował. No to pokazuje jakby pewną konstruktywną współpracę między nami, a nie jakąś tam, prawda, rewolucję i konflikt wewnętrzny w tej spółce, więc jakby tutaj w cywilizowany sposób tą zmianę przechodzimy. Medical Algorithmics kontroluje 75% akcji tej amerykańskiej firmy. To 25% należy do obecnego prezesa, tak, który jest. Ewentualnie ustąpi miejsce innemu prezesowi. Tak. Co będzie z tym jego pakietem? Czy... No, prowadzimy tutaj rozmowy z obecnym prezesem. Jeszcze na tym etapie nie mogę w sumie nic powiedzieć. Rozmawiamy, zobaczymy. Czyli co? Nowy prezes, nowy zarząd i oczekiwane przyspieszenie sprzedaży na rynku amerykańskim, tak, panie prezesie? Tak, tak. Chcielibyśmy, żeby nowy prezes skupił się w zasadzie na sprzedaży i zastanawiał się, jak za wszelką cenę zacząć bardzo rosnąć dynamicznie. Nasi konkurenci, niektórzy bardzo agresywnie inwestują w sprzedaż i rosną. Uważamy, że też powinniśmy wykorzystać sytuację, którą mamy, czyli przewagi technologiczne czy diagnostyczne naszego rozwiązania, aby jak najwięcej rynku zagarnąć dla siebie. To jakie są te przewagi technologiczne? Dlaczego wasz system jest lepszy od konkurencyjnego? I tu wracamy trochę do z kolei wyników dość dużego badania, które opublikowaliśmy na najważniejszej branżowej konferencji, która odbyła się w maju w Bostonie w tym roku. Otóż przeanalizowaliśmy dane ponad 16 tysięcy pacjentów i z tych danych wynika, że diagnostyka naszym sprzętem
pozwala zwiększyć istotnie skuteczność diagnozy migotania napadowego, migotania przedsionków. Wspomnę, że to jest najważniejsza arytmia, najczęściej występująca u ludzi. Też ten długi monitoring, właśnie jego celem jest głównie diagnostyka napadowego migotania przedsionków. W ostatnich latach zaczęły pojawiać się na rynku różne pomysły, różne technologie i to badanie odnosi się do tych technologii i pokazuje, dlaczego monitoring taki, jaki nasz system umożliwia, czyli online'owy, z bardzo dokładną diagnostyką, dlaczego on jest najlepszy i faktycznie to, co wyszło z tych badań, pokazuje istotnie większe prawdopodobieństwo zdiagnozowania pacjenta. To jest wokół tego nasze działania marketingowe się koncentrują. To też pokazuje, że nasz produkt na tym etapie jest naprawdę istotnie różny i lepszy od tego, co mają konkurenci. Mhm. Przeglądając Państwa raport za pierwszy kwartał, rzuca się w oczy ta liczba usług tak świadczonych. Mhm. To jest około niecałe 25 tysięcy. To jest podobna liczba jak w czwartym kwartale. Mhm. Czy, panie prezesie, jest szansa, żeby ta kwartalna liczba badań znacząco się zwiększyła? Znaczy powiem tak. Albo miesięczna powyżej powiedzmy 10 tysięcy? Znaczy wierzymy, że tak. Mhm. Co więcej, powiem, że w naszym biznesie widać było stagnację w ostatnim roku, powiedzmy. To też zresztą odzwierciedla nasz kurs. Przez ten czas byliśmy spółką rentowną, w sumie mamy małe zadłużenie, ale jakoś nie udawało nam się tej sprzedaży rozwijać. Te zmiany zresztą są ostatnio z tym związane. Z drugiej strony w tych liczbie wniosków o refundację, które publikujemy co miesiąc, widać pewne zmiany. Zaczynamy trochę zbliżać się do rekordów, jakie kiedykolwiek publikowaliśmy, więc uważamy, że są jakieś przesłanki ku temu, żeby sądzić, że coś się ruszyło, że te działania, które podjęliśmy, zaczynają przynosić jakieś rezultaty. Więc jakby tutaj nadal podtrzymujemy ten nasz cel wzrostu o 20% liczby badań. Mhm. Oczywiście to jest przyszłość, więc tak jakby są przesłanki ku temu, żeby w to wierzyć. Będziemy nad tym pracować. Myślę, że zmiana prezesa na to nie wpłynie, bo działania zostały podjęte. I należy być dobrej myśli. Jeżeli chodzi o jeszcze jedno pytanie dotyczące podsumowania wyników za pierwszy kwartał, bo to też są świeże dane. Na pierwszy rzut oka one wyglądają dobrze, zwłaszcza w porównaniu rocznym, tak? Pierwszy kwartał tego roku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Mamy sprzedaż, która rośnie o 7%, pojawia się istotny zysk operacyjny, wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrasta dwukrotnie. Natomiast, panie prezesie, biorąc to porównanie do czwartego kwartału, tam mamy spadek przychodów. Co wam tak naprawdę nie poszło? Co wam szkodzi? Czy to głównie otoczenie zewnętrzne i właśnie spadający kurs dolara? Czy powiem tak, nie należy być przesadnym optymistą, patrząc na te wyniki rokrocznie, ani przesadnym pesymistą, patrząc na te wyniki kwartał do kwartału. Bo ta sytuacja jest trochę skomplikowana. Jeżeli chodzi o porównanie rokroczne, myśmy w pierwszym kwartale 2017 roku przejmowali klientów jednej ze spółek i to generowało na przestrzeni tego kwartału jakiś tam wzrost ilości badań, acz nie przez cały kwartał one były na tym maksymalnym poziomie, tylko tak jakby to była faza przejściowa. Stąd też ten kwartał wygląda w tym roku lepiej niż tamten kwartał. Więc tu nie należy być przesadnym optymistą, raczej należy by popatrzeć na poziom, na którym my stanęliśmy na koniec tego kwartału i to porównać do poziomu tego kwartału. I tutaj widać pewną stagnację, tak bym powiedział. Z drugiej strony, jak się popatrzy na czwarty kwartał i pierwszy kwartał w tym roku, to widać, że tak jakby przychody na jednostkę, czyli to zgłoszenie, są mniejsze, ale tutaj nie należy być z kolei przesadnym pesymistą, z tego względu, że to jest związane z cyklem rocznym i tym, jak to jest rozliczane z ubezpieczycielami. I my historycznie widzimy, że ten początek roku zazwyczaj ta rentowność jest trochę mniejsza, a potem pod koniec roku, gdy pacjenci też mają więcej jakby pieniędzy, których nie wydali wcześniej do wydania w ramach tych swoich polis, ta rentowność zaczyna wzrastać. To, na co należałoby spojrzeć, to ilość wniosków w tym kwartale, czyli w pierwszym i czwartym, tu widać pewną stagnację. Z kolei jak się patrzy na końcówkę tego kwartału, to widać pewne odbicie. Mam nadzieję, że trwało. Panie prezesie, bo teraz tak naprawdę 99% przychodów pochodzi z rynku amerykańskiego. Czy jest szansa, żeby pozbyć się tej stagnacji, wchodząc z waszym systemem na inne rynki? Tak? Czy tutaj walczycie o kody refundacyjne? Czy jest jakaś szansa, że... Fajnie, że pan o to pyta. Mhm. Wydaje mi się, że ten rok będzie dla nas rekordowy, jeżeli chodzi o wzrost biznesu poza Stanami. Czyli sporo mamy na talerzu potencjału. A to Ameryka Południowa, czy nie wiem, Australia, gdzieś Azja, czy Europa?
Skandynawia? To jest mieszanka, to znaczy bardzo ciekawie wygląda Kanada i to, co się dzieje w Skandynawii na przykład. Ale też Indie zaczynają znowu fajnie wyglądać. Ja nie chcę teraz za bardzo spekulować, bo sytuacja jest trochę nieprzewidywalna. Jeszcze Polska, zaczęliśmy bardzo aktywnie w Polsce działać i sporo pilotaży przechodzimy i sporo szpitali już deklaratywnie twierdzi, że będzie chciało używać naszego systemu, więc jakby bardzo szerokim frontem zaczęliśmy działać, sporo mamy deklaracji współpracy, poczekajmy, aż to się zmaterializuje. Ja osobiście uważam, że to będzie nasz rekordowy rok, jeżeli chodzi o zarówno procentową, jak i nominalny wzrost na sprzedaży poza Stanami Zjednoczonymi. Zarząd nie publikuje prognoz finansowych, natomiast robią to analitycy, którzy się zajmują spółką. I eksperci domu maklerskiego BOŚ przewidują, że w tym roku sprzedaż firmy może przekroczyć 232 miliony złotych, a zysk netto 31 milionów złotych. Czy to są konserwatywne założenia, czy to są wykonalne prognozy, panie prezesie? Czyli ja myślę, że to są prognozy dość odważne, bo proszę zwrócić uwagę, że tu trzeba przewidzieć kurs dolara i parę innych aspektów. Więc teraz, panie prezesie, wam kurs dolara sprzyja, bo tak naprawdę teraz w ciągu sprzyja, tam miesiąca, może za pół roku będzie nie sprzyjał. Wzrósł o prawie 10%. Czas pokaże. Ja wolę się odnosić do ilości wniosków, które my składamy. Więc w tym aspekcie, no tak jakby czy spodziewa się pan tego wzrostu o 20%? Tak, na wolumenie biznesu. A jak to się przełoży potem na finansowe wyniki, no to zobaczymy. Nie chciałbym spekulować co do czynników niezależnych od nas. To jakie są najważniejsze cele na ten 2018 rok? Poza zmianą prezesa w Stanach, poza jakby... Wymieni pan wszystkie najważniejsze. A, już okej, okay, nie, to proszę, proszę wymienić. No więc tak, priorytet numer jeden to jest oczywiście sprzedaż w Stanach. Zmiana prezesa jest z tym związana i te działania, które wszystkie podejmujemy, no to zdecydowanie to jest to, co się dzieje w naszym bieżącym biznesie w Stanach. Myślę, że na drugim miejscu należy spojrzeć na rozwój biznesu poza Stanami, a na trzecim miejscu na rozwój nowych produktów. Czyli? Czyli w tym momencie jesteśmy na etapie wprowadzenia na rynek amerykański nowego produktu do rehabilitacji kardiologicznej. Najbliższe lata będą z jednej strony testowaniem tego produktu w warunkach rynkowych i pracowaniem nad nowymi kodami refundacyjnymi w Stanach. A sprzedaż taka komercyjna, panie prezesie? Nie, sprzedaż się już rozpocznie. Nie spodziewam się po prostu tutaj jakiejś szczególnej rewolucji, gdyż naszym celem jest właśnie uzyskanie refundacji na rehabilitację w warunkach domowych, której nie ma. Warto wspomnieć, że... Czy to jest duży rynek na taką rehabilitację? Dla nas jest to dość duży rynek, porównywalny do obecnego, na którym działamy. Co więcej, bardzo ciekawe jest to, że 20% pacjentów, którzy powinni taką rehabilitację odbyć, de facto ją odbywa w warunkach ambulatoryjnych, czyli tam w szpitalu, powiedzmy, czy innym ośrodku. To mogłaby to robić w domu, tak? Głównie właśnie przez problemy logistyczne i to, że musi dojechać, że musi zrezygnować z pracy, zmienić swój styl życia i sporo poświęcić, żeby dotrzeć. Uważam, że nasze rozwiązanie adresuje te problemy, rozwiązuje je. Stąd też tak jakby postrzegamy to jako fajne biznesowe, jak i technologiczne rozwiązanie, które liczymy na to, że jak uda się uzyskać refundację, może fajnie wyjść. W naszej rozmowie przewinęło się już to, że spółka została trochę mocno przeceniona, kurs akcji spadł w ciągu roku o prawie 60%. Czy w tej chwili ta obecna wycena, panie prezesie, chociaż w tym tygodniu ten kurs się ładnie zachował, pewnie... Ładnie i brzydko. Ładnie i brzydko, ale wzrósł chyba 15%. Czy obecna wycena to jest taka, która oddaje potencjał perspektywy grupy, czy nie? Jest pan największym akcjonariuszem. Ja wiem, że pewnie na bieżąco pan nie śledzi notowań, bo ma pan dosyć inne wyzwania, ale... Nie jestem, wie pan, analitykiem giełdowym i nie chciałbym się wypowiadać co do tego, jaka metodologia wyceny spółek jest właściwa. No mogę powiedzieć, że spółki takie jak nasza, na przykład w Stanach Zjednoczonych, są lepiej wyceniane, o wiele lepiej wyceniane. Z drugiej strony rozumiem to, że stagnacja w sprzedaży jakoś tam zniechęca rynek do naszej spółki. Więc rozumiem, dlaczego ta przecena jest. Staramy się rozwijać naszą spółkę tak, aby zwiększała swój biznes przede wszystkim i uważam, że wycena pójdzie za tym. Mhm. Ale przede wszystkim najważniejsze jest dla mnie jakby biznes i średnio i długoterminowe cele. Są też właśnie zmiana w Medilinksie. Tutaj jej celem są średnio i długoterminowe potencjalne wzrosty związane z agresywniejszym podejściem do sprzedaży. Czyli staram się zachowywać jak prezes i właściciel prywatnej spółki w dużym stopniu. No, giełda rządzi się swoimi prawami, czasami to jest niezależne od nas, czasami zależne, więc tutaj trudno mi jest komentować jakieś fluktuacje tymczasowe. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 2 złote dywidendy na akcję, rok wcześniej 1,85 zł. Jaka będzie rekomendacja w tym roku? Czy będziecie się dzielić ze Czy mamy politykę dywidendową, która została uchwalona?
Póki spółka jest zadłużona, ma jakikolwiek długi, dystrybuujemy 20% naszego zysku. Gdy pozbędziemy się długów, będzie dystrybuowała 50%. To jest tak nasza polityka dywidendowa wygląda i nie planujemy jej zmieniać. Wspomnę też, że na przestrzeni lat wcześniej mieliśmy również przez wiele, wiele lat politykę dywidendową, którą zrealizowaliśmy co do joty. Jest dla nas bardzo ważne, żeby tą tradycję realizacji co do joty zapowiedzianej polityki dywidendowej kontynuować, nie manipulować, nie gmyrać przy tym z roku na rok, tylko jakby zapewnić pewną stabilność. Jakby mamy tutaj pewien dorobek i chcemy to utrzymać. To na koniec jeszcze wspomniał Pan o zadłużeniu. To zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie, ale w przyszłym roku, zdaje się, że w kwietniu, przypada termin wykupu obligacji. To jest wartość nominalna około 50 milionów złotych. Czy będziecie rolować? Czy chcecie wykupić te papiery? Chcemy to wykupić. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Marek Dziubiński, współzałożyciel, jeden z największych akcjonariuszy i prezes firmy Medical Algorithmics. Państwa zapraszam jutro punktualnie na godzinie 12 na kolejny program Prosto z Parkietu. Zachęcam do oglądania naszych programów na kanale YouTube i subskrypcji.